Piłka jest okrągła. Bramki są dwie. To futbol rzeczy niezmienne. Jednakże historia tej dyscypliny sportu w zagórskim wydaniu podlegała bardzo zmiennym kolejom losu. W ostatnim czasie kondycja MKS Osława pogorszyła się do tego stopnia, iż jego działacze musieli podjąć bardzo trudne i niepopularne decyzje. Mówi o tym prezes klubu Tomasz Długosz. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby wycofać drużynę seniorów. Ta decyzja została podjęta pod wpływem wielu różnych okoliczności. Teraz koncentrujemy się na młodzieży, stawiamy na trampkarzy, bo tylko taka sekcja w tej chwili funkcjonuje w klubie. W najbliższym czasie młodzież, właśnie ci najmłodsi zawodnicy będą priorytetem dla naszego klubu. Młodzi piłkarze są bardzo zmotywowani do osiągania sukcesu. Najlepszą nagrodą za sportowy trud zawsze są zwycięstwa, jak choćby to wywalczone w ostatnią sobotę z drużyną Bezmiechowej. W tym momentami bardzo zaciętym pojedynku zagórscy trampkarze zwyciężyli wynikiem 3-0. Na listę strzelców kolejno wpisywali się Rafał Biedka, Mateusz Ziarko oraz Mateusz Gierczak. Trener Osławy Maciej Żuber nie krył zadowolenia z postawy swoich podopiecznych. Poproszony o recenzję spotkania powiedział krótko. Mecz był bardzo dobry, jestem bardzo zadowolony z zawodników. Kibicując zwłaszcza tym najmłodszym nadzieją piłkarskim, wypada życzyć Osławie samych zwycięstw i bogatych sponsorów.